Żeby ograniczyć możliwość udziałów i akcji posiadanych przez podmioty zagraniczne w spółkach, które są posiadaczami koncesji, czy będą posiadaczami koncesji medialnych w naszym kraju. Ale żeby zrobić to na przyszłość, żeby zrobić to dobrze, żeby zrobić to w sposób uporządkowany, bez wrzutek. Wrzucającej ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 roku o zmianie ustawy radiofonii i telewizji. Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się głosowało? 452 posłów, 229 za, 212 przeciw, 11 się... Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Wolne media! Witaj Warszawo! Witaj wolna Polsko! W obronie Polski Europejskiej. My dzisiaj tutaj jesteśmy w obronie wolnych mediów, zielonego słowa. I Prezydencie, apelujemy